Krajewski jest z nami. Witam serdecznie, panie pośle Szczęśliwie. Witam serdecznie. Poseł Jarosław Krajewski. O prywatyzacji chciałbym z panem dzisiaj porozmawiać. Mamy informację, że warszawski ratusz unieważnił przetarg na przeprowadzenie audytu nieruchomości. W stolicy urzędnicy prezydent Hanny Gronkiewicz z powodów formalnych odrzucili jedyną złożoną w tej sprawie ofertę. O tym poinformowało Radio RMF. Na realizację wartego 800 tysięcy zamówienia zgłoszono tylko jedną ofertę. Połączone trzy kancelarie prawne proponowały zbadanie reprywatyzacji nie 100, ale 200 nieruchomości w terminie o 10 dni krótszym niż wymagany i za cenę kilkadziesiąt tysięcy niższą niż gotów był zapłacić ratusz. Z powodów formalnych urzędnicy zdecydowali o odrzuceniu tej oferty. Jak pan poseł przyjmuje tę informację do wiadomości? To jest kolejny przykład nieudolności. Pan Jakubik Walc, jako wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, która od 10 lat rządzi Warszawą. Warto w tym momencie przypomnieć również, jakie były zapowiedzi z sierpnia bieżącego roku ze strony prezydent Warszawy i co z tych zapowiedzi zostało zrealizowanych. Otóż wtedy, kilka dni po wybuchu afery reprywatyzacyjnej, pan Jakubik Walc zapowiedział, i okazało się, że zamiast dostarczyć dyscyplinarne zwolnienia, to sam urzędnik, na przykład dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Zapowiedziano również likwidację Biura Gospodarki Nieruchomościami. I to biuro było likwidowane przez 43 dni. No przyszedł może na komisariat. Czy ty to rozumiesz? No to właśnie ten telefon być może był po to. Dodatkowo Hanna Gronkiewicz-Walc powiedziała w sierpniu, że powstanie komisja w Radzie Warszawy, która będzie wyjaśniała kwestie reprywatyzacji, szczególnie kwestie związane z dziką reprywatyzacją w Warszawie. I taka komisja nie została powołana, mimo tego, że w Radzie Miasta większość samodzielną posiada platformę. To może na tym stanęło. A ta policja, jak nie ma co tu na czym zarobić, to nie dzwonią po raz drugi, jak oni nie wiedzą, że to dziecko niepełnosprawne, powinni dzwonić do skutku, jak u świadków Jehowych, ludzi uczciwych, którzy wierzą w Boga, a to jakieś żydowanie jest. Jak nie mają biznesu, nie mają korzyści, to drugi raz nie dzwonią, a tu trzeba dzwonić do skutku. Powinna zapłacić partia polityczna Platforma Obywatelska, a nie wszyscy warszawiacy. Uważam, że skandalicznym rozwiązaniem jest w przypadku afery reprywatyzacyjnej wydatkowanie kolejnych środków publicznych w celu chronienia interesu Platformy Obywatelskiej. A zwracam uwagę również na to, że sama Hanna Gronkiewicz-Walc powiedziała, ale to nie jest chyba policyjny, że jeżeli bo to jest taki audyt wskaże, wykaże nieprawidłowości w procesie reprywatyzacji, to przecież nikt łaski nie robi, że do policji dzwoni. Ostatnich 10 lat. Wtedy musi być skrzynka niepełna. Hanny Gronkiewicz-Walc ze stanowiska prezydent Warszawy. Więc osoba, która miałaby wykonać na zlecenie ratusza taki audyt, zdawałaby sobie również sprawę, jak... No bo to nie jest policyjny numer, właśnie. Polityczna. Musisz znaleźć ten policyjny numer. Co ona dzwoniła i drugi raz nie zadzwoniła. Ponieważ miały być badane wszystkie decyzje zwrotowe. Obrzydliwe to wszystko jest. Roku. Tak dzwonią, jest i nie odzwonią. 2016 roku wydano 4 tysiące. Z tego połowa to są decyzje zwrotowe z czasów rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie, czyli od grudnia 2006 roku. Skarb Państwa, resort Skarbu Państwa odrzucił prośbę prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc o pieniądze z funduszu reprywatyzacji, które miałyby uzupełnić kolejne wyżebrać miasta na zaspokojenie roszczeń dawnych obywateli. Urzędnicy ministerstwa mówią, pieniądze trafiały do skupujących roszczenia. Poprzednia transza, 200-milionowa dotacja z funduszu reprywatyzacji była wydatkowana i hojnie, i pospiesznie.
słusznie i nie tak jak trzeba, w związku z tym nie będziemy dodawali kasy dla Hanny Gronkiewicz-Walc, a już z ratusza warszawskiego wydobywają się piski, że winien jest PiS, bo zostawia Warszawę samą sobie. Zdecydowanie to jest mylne wrażenie, ale myślę, że to jest próba obrony partykularnego interesu Platformy Obywatelskiej. Z tego powodu, że procedury wypłaty odszkodowania z tytułu własności do tych nieruchomości namawia na pożyczeniu sądu, powinny być równe wobec wszystkich podmiotów. A mamy również takie informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, że istniało bardzo duże ryzyko, że istnieje uznaniowość, czyli wybiórczość w traktowaniu na przykład handlarzy roszczeniami przed odbiorcami prawowitych właścicieli. Nie wraca? Takie no nie. Roszczenie do działu, które jest pod drogi publiczne, więc w takim przypadku zwrot w naturze nie jest możliwy, a jest kwestia odszkodowania. Więc tutaj, jeżeli słyszę o tym, że warszawski ratusz mógł decydować się na odszkodowania w sposób uznaniowy, czyli zgodnie z zasadą widzimisię konkretnego urzędnika działającego z upoważnienia i na podstawie pełnomocnictwa Hanny Gronkiewicz-Walc, no to nie może być zgody na takie wydatkowanie środków publicznych, ponieważ każde wydatkowanie środków publicznych musi odbywać się w sposób transparentny. Myślę, że tej jawności w tym procesie wypłacania odszkodowań zabrakło i stąd taka decyzja ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa. Gdyby było więcej transparentności, to myślę, że byłoby zdecydowanie większe poczucie sprawiedliwości. Tak, wygląda na to, że przynajmniej część decyzji reprywatyzacyjnych podejmowano z naruszeniem prawa, albo co najmniej z podejrzaną lekkomyślnością z Ministerstwa Skarbu Państwa pokazało, że bardzo przyspieszyła wypłata różnego rodzaju roszczeń w ramach tych roszczeń reprywatyzacyjnych w ostatnich dwóch latach rządów PO-PSL, czyli 2014-2015, wypłacono ponad 0,5 miliarda złotych, 553 miliony złotych wobec 359 milionów w latach 2006-2015. 11, a więc ostatnie dwa lata i jakieś takie też szczególne przyspieszenie, panie pośle. Mnie zastanawia jeszcze w tej sprawie kolejna informacja ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa, że do tej pory bardzo lakonicznym pismem władze Warszawy zwracały się do Ministerstwa Skarbu Państwa o przekazanie 200 milionów złotych na odszkodowania z tytułu reprywatyzacji bez szczegółowego uzasadnienia, jakiego odszkodowania to będzie dotyczyło, ilu osób, że Ministerstwo Skarbu Państwa tak beztrosko podchodziło do tych wniosków warszawskiego ratusza, bo oczywiście problem związany z odszkodowaniami z tytułu reprywatyzacji to jest problem pewnie kilku miliardów złotych, które są najczęściej orzeczeniami sądów, które muszą być po prostu wykonane. I oczywiście tutaj dopóki Platforma Obywatelska i ma większość w Radzie Warszawy i prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc, to bierze również pełną odpowiedzialność za kształt budżetu miasta. W takim przypadku muszą znaleźć się również w budżecie miasta środki przeznaczone na ten cel związane z odszkodowaniami. Jednak mimo tego, że jest już decyzja Ministerstwa Skarbu Państwa, to ja zachęcałbym władze samorządowe w Warszawie do tego, żeby zdecydowały się uczynić kwestię odszkodowań z tytułu reprywatyzacji bardziej przejrzystym procederem i żeby tutaj wreszcie pojawiło się więcej jawności, a ten postulat jest przez nas jako Prawo i Sprawiedliwość podnoszony już od wielu lat, bo jeszcze wówczas jak byłem radnym Warszawy też zwracałem się z taką prośbą, żeby przekazano nam jako radnym między innymi takie informacje. Jednak wtedy warszawski ratusz... A weź ten rachunek poszukajcie do zapłacenia, ten nasz 500. Po prostu może ten tego tematu, zapłaci, to ci będzie działało no i w końcu
wybuchła afera reprywatyzacyjna, która każdego dnia, no, docieramy do nowych informacji i myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest komisja pani Hanny Gronkiewicz-Waltz i znajdziesz ten rachunek? Które spowodują, że już nowy prezydent Warszawy będzie mógł po prostu wyjaśnić i aferę reprywatyzacyjną i spojrzeć w przyszłość tak, żeby kwestie reprywatyzacji po prostu miały bardziej... Wydaje się, że to warszawskie korytko jest na tyle atrakcyjne, że raczej sama pani od niego nie odejdzie. Panie pośle, Ministerstwo Skarbu przedstawiło wczoraj szokujący dokument. Ja mam go przed sobą. Zaraz znajdziemy. To jest taki widok trochę, nie wiem, czy to kartka A4, czy mniejsza. W każdym razie widok mniej więcej słuchaczom można powiedzieć jak recepta lekarska, no i mniej więcej też takim samymi bazgrołami zapisana. To jest wniosek Marka Mossakowskiego i na ten wniosek przypominający receptę, no, dosłownie kilka takich bazgrołków plus dołączenie do tego tak zwanego dokumentu aktu notarialnego, gdzie tu jest napisane i wniosek o odszkodowanie. Komisja wypłaciła 15 milionów złotych z miasta i jeszcze 5 milionów dorzucił Skarb Państwa. To ujawnili mi urzędnicy Ministerstwa Skarbu Państwa. To były środki z poprzedniej 200-milionowej transzy. Wczoraj też sekretarz stanu że musisz zapłacić, tak? mówił o tym, że wypłaty mogły być podejmowane uznaniowo. Nie było bowiem sformalizowanej procedury dotyczącej doboru kolejności wniosków do wypłaty. Urzędnicy ratusza nie sprawdzali, czy przypadkiem odszkodowania nie zostały już wypłacone. Nie było należytych procedur przy weryfikowaniu wartości nieruchomości. No po prostu czeski film z receptą. No to prawda. Myślę, że jeżeli by to nie dotyczyło środków publicznych, to moglibyśmy mówić to o tym w kategorii, prawda, komedii. Ale jeżeli mamy do czynienia z wydatkowaniem kilkuset milionów złotych z naszych wszystkich podatników środków, no to musimy użyć tych bardzo mocnych słów, że mamy do czynienia z niezwykle bulwersującą sprawą, wręcz skandalem, jeżeli warszawski ratusz decydował się na wypłatę odszkodowań na podstawie takich dokumentów, jak przedstawiło Ministerstwo Skarbu Państwa. Wręcz brzmi to nieprawdopodobnie i muszę powiedzieć, że też warto sprawdzić i zachęcam do tego naszych słuchaczy, żeby w internecie zobaczyli, jaki dokument został opublikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa w dniu wczorajszym, bo to też pokazuje, że jest konieczne powołanie komisji weryfikacyjnej jako takiego nadzwyczajnego narzędzia do wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Myślę, że szczególnie te ostatnie 10 lat rządy Platformy Obywatelskiej spowodowały, że doszło do przyspieszenia wydawania decyzji zwrotowych i to też zdecydowanie jest bardzo dużo wątków również dotyczących tych konkretnych adresów i konkretnych kamienic, na które powinniśmy pytania odpowiedzieć ze strony zarówno przedstawicieli Urzędu Miasta, jak i również osób, które wyspecjalizowały się w skupowaniu roszczeń. Z nominacji wiceprezydenta, z dymisji poprzednich wiceprezydentów, z zapowiedzi wielkiego audytu dotyczącego nieruchomości w stolicy, po prostu wielkie nic wyszło, jak to zwykle wychodzi, no ale... No to prawda, ja myślę, muszę powiedzieć, że po prostu... No masz, a my będzie przyszło, na który numer? No szukaj, no. Na ten numer? Wizyta pana, a my będziemy w Warszawie.
bo po prostu będzie to 12. Bardzo kosztowne dla mieszkańców Warszawy i myślę, że naprawdę najlepszym rozwiązaniem, którego nie wykluczam, bo myślę, że presja rośnie ze strony nawet tego otoczenia politycznego Hanny Gronkiewicz-Walt, że może to oznaczać gigantyczne kłopoty polityczne dla Platformy Obywatelskiej, którzy już nigdy radnymi nie będą, jeżeli potwierdzą się te zarzuty dotyczące afery reprywatyzacyjnej. Więc może w trosce o własne korytko odrzucą no, od korytka. Wybory w Warszawie i myślę, że takie rozwiązanie byłoby dla wszystkich warszawiaków, niezależnie od poglądów politycznych, rozwiązaniem najlepszym, bo udałoby się uniknąć tych wysokich kosztów społecznych i dalszego trwania Platformy Obywatelskiej i Hanny Gronkiewicz-Walc jako władz Warszawy. Zamiast zmienić oblicze warszawskiej reprywatyzacji, takie dwuletnie zmarnowanie czasu no będzie po prostu dla kolejnych pokoleń warszawiaków latami po prostu straconymi. Bardzo dziękuję. Pan poseł Jarosław Krajewski, były radny miasta stołecznego Warszawy, również był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To ostatni temat w dzisiejszych aktualnościach o 16:00 Flash, magazyn z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a już za chwilę wiadomości. Jest 9 minut po 14:00. Poczekaj, poczekaj! Wysyłałam na dwie, na to na te dwa Jutro w Krakowie odbędzie się posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych. Podczas rozmów mają zostać ustalone limity przewozów na przyszły rok między obydwoma krajami. Rosjanie chcą mocno ograniczyć obcy, w tym polski transport. Sprawa dotyczy zwłaszcza tych przewoźników, którzy wożą do Federacji Rosyjskiej towary z zachodniej Europy. Wiceminister infrastruktury Jerzy Schmidt, który weźmie udział w rozmowach, podkreśla, że w ciągu ostatnich lat znaczna część polskich przewoźników zrezygnowała z kursów do Rosji. Przyznaje, że jutrzejsze rozmowy będą trudne. Musimy jasno powiedzieć i to zostanie powiedziane, że nie godzimy się na takie usuwanie polskich przedsiębiorców z rynku, bo to, że oni jeżdżą i wożą towary do Federacji Rosyjskiej, to wynika z tego, że cieszą się dobrą opinią ze strony kupców, ze strony też zamawiających i ze strony tych, którzy zlecają te przewozy. To nie jest wynik jakichś administracyjnych działań polskich czy Unii Europejskiej. A więc będą to bardzo trudne rozmowy i będziemy musieli bardzo pilnować, aby interes państwa polskiego, polskich przewoźników został tam należycie obroniony. Rozmowy poprzedzi jeszcze dziś wieczorem robocza kolacja. Udział polskich przewoźników w rosyjskim rynku to kilka procent ich ogólnych przewozów międzynarodowych.
ramach zawartego wcześniej polsko-rosyjskiego porozumienia do końca roku przewozy są zagwarantowane. Polscy przewoźnicy otrzymali 170 tysięcy zezwoleń przewozowych, z czego 30 tysięcy dotyczy transportu z krajów spoza Federacji Rosyjskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadzi bezpłatne szkolenia z technik samoobrony dla kobiet. Zajęcia, które zaplanowano w 30 miastach, poprowadzą instruktorzy wojskowi. Na program złoży się 8 bezpłatnych, kilkugodzinnych szkoleń praktycznych dla kobiet, które chcą rozwijać umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu. Instruktorzy zaprezentują m.in. jak się bronić przed kopnięciem, duszeniem, uderzeniem, atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czy w razie ataku kilku napastników. Pierwsze zajęcia zaplanowano na 19 listopada. Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej. Właśnie, jak się bronić. Wprowadzenie podatku bankowego nie zaszkodziło instytucjom finansowym. Wskazują na to dane Narodowego Banku Polskiego, który opublikował wyniki finansowe sektora bankowego za okres pierwszych 9 miesięcy bieżącego roku. Według NBP zysk netto sektora bankowego wyniósł w tym czasie około 11 miliardów 400 milionów złotych, rosnąc rok do roku o blisko 30%. Banki poprawiły wyniki m.in. z tytułu odsetek i odpisów. Jedyny wskaźnik, który uległ pogorszeniu, to ten osiągany z prowizji. Eksperci wskazują jednak, że banki nie osiągnęłyby aż tak dobrych notowań, gdyby nie zyski ze sprzedaży udziałów Visa Europe, które odkupiła amerykańska spółka matka. Podobnie uważa poseł Gabriela Masłowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która podkreśla, że nie jest to jedyny z powodów dobrej kondycji banków. Ta jednorazowa transakcja poprawiła znacznie wynik finansowy sektora bankowego i niektórzy eksperci twierdzą, że gdyby nie tego typu operacja, ten wynik nie byłby aż tak dobry. Myślę, że głównym źródłem tego dodatniego wyniku finansowego jest utrzymujący się w Polsce popyt konsumpcyjny, spadające bezrobocie, poprawa kondycji gospodarki, świadczenia dla rodziny powodują, że konsumenci optymistycznie bardziej oceniają swoją sytuację, dokonują zwiększonych wydatków, także podejmują inwestycje i często wspierają się kredytem. Jest to dla banków sytuacja korzystna. Podatek bankowy obowiązuje od lutego bieżącego roku. Zgodnie z nim m.in. banki, SKOK-i, firmy ubezpieczeniowe oraz pożyczkowe płacą rocznie daninę w wysokości 0,44% wartości ich aktywów. Wprowadzając go, rząd zakładał, że w tym roku przyniesie on zysk dla budżetu państwa na poziomie około 5 miliardów złotych. Amerykanie wybierają nowego prezydenta. O fotel nowego przywódcy Stanów Zjednoczonych walczą demokratka Hillary Clinton i republikanin Donald Trump. W większości sondaży opublikowanych dzień przed wyborami prezydenckimi w USA Hillary Clinton prowadzi przed Donaldem Trumpem. Jej przewaga wynosi 3%. Profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mówi, że nie należy opierać się w całości na medialnych sondażach. Dodaje, że trwające w Stanach Zjednoczonych wybory do samego końca mogą mieć nieprzewidywalny efekt. Te główne ośrodki medialne, czy ten mainstream, absolutnie postawił na Clinton i jednak wydaje się, jeśli bierzemy pod uwagę, te ruchy sondażowe w dużym stopniu niekoniecznie one muszą odzwierciedlać sytuację. Natomiast rzeczą istotną jest to, że Trump jako kandydat całkowicie niedoskonały, skandalizujący, Trump jako jeden przedstawiciel wysokiego biznesu i tak dalej, jawi się jako taki krzyk nadziei dla całego szeregu ludzi, którzy są wytrenowany. To wtedy ci nic nie stanie. Może ten stać się zapłaci. Takie inklinacje korupcyjne, że to mocno z Amerykanów irytuje. Nie tylko, może Stasiek. Dam ci ten, to będziesz nosił. Może być do ostatniej chwili, tak jak było to już nieraz. Aż za ciebie stać na niego. USA walka wyborcza toczy się w każdym z 50 stanów osobno. Ale zapłaci. Z każdego stanu podchodzi zbiór określonej liczby elektorów, niektórych głosów i Amerykanów. Wszystkich głosów elektorskich jest 538. By zdobyć prezydenturę, trzeba uzyskać większość, czyli 270 głosów. Była to wiadomość w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niezakończonych podejmiemy temat edukacja domowa w Polsce.
programie udział wezmą profesor rehabilitacji Marek Kędzierzańczak z Zakładu Poradni Społecznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, państwo Iwona i Rafał Filipowiczowie, edukatorzy domowi, a także Julia Paszkowska. To nie jest taki mobile, a za co mi ING, ślepoto, daj mi ten T-Mobile. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Zielonej 18.15. Natomiast w Radiu Maryja 20.30 to masz gdzieś. Cholera jasna, no. Będziemy na temat przeżywania żałoby. Naszym gościem będzie ksiądz Robert. Ale czy on jest? Zapraszamy. Zapytaj gościa, a nie mnie. No ale ty wiesz. Ale on płaci, a nie. No to to jest T-Mobile, jakby napisane chyba, o, 20 twój. Dobra, to niech polecę. Jestem raczej od... Albo masz. No właśnie. To nie o to chodzi, ale będziesz zaraz kupował coś. Zapraszam Państwa na modlitwę popołudniową. No dobrze, 14.01. Mamy 8 dzień listopada, 4 tydzień w Salterze. Hymny w tej przedwieczornej godzinie na stronie 506, następnie psalmodia. Korzystamy z tomu 4 od strony 903. No i dobrze. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni... A ty do mnie wysyłałeś, to weź odszukaj może ten, co ty mi wysyłałeś, to 550 ileś. Nad ludzkim trudem i pracą, daj światło naszym umysłom, a ręce uczyń sprawnymi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo budować w sercach człowieczych. Bądź pochwalony Wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej, Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny. Dały swe postanowienia. No to chodzi, gdzie ten rachunek jest, czy w ogóle zapłacony. To jest najważniejsze. Gorliwość mnie pożera, bo słów Twoich zapominają moi wrogowie. Twoje słowo jest wypromowane w ogniu. Jakbyś nie zapłacił, to Ciebie będę ścigać, no. Jestem mały i wzgardzony, nie zapominam o Twych postanowieniach. Jest! Pokaż. To na Ciebie jest. No dobrze, tu jest numer faktury. A nie na Kosztyle właśnie. Uciski utrapienia na mnie spadły, moją rozkoszą są Twoje przykazania. Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, daj mi je zrozumieć, a żyć będę. Chwała jak Ojcu Stasiek i zapłaci, Synowi, to ja mam, Duchowi wiesz, Świętemu. I zapleja jeszcze ja Twojego i te popłaci, to będzie... Ale on będzie się pytał, na kogo to jest. A ja to napiszę, to nie ma, że to płacę, że Michał Kogut, nie ma się. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nie, kto wpłaca, nieważne, niech Gierek płaca. Żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, na to pucha na moje wołanie. Bo nie, dusza, jak ty mi nie dasz szczurze zstępem, to ja będę musiała to zapłacić wtedy. Czy ty rozumiesz? Przyniesiesz mi zstępem, a jak nie, to zapłacę. No bo. Ale kiedy? Nieważne, 16. Ja już ci mówiłam 1000 razy. Posłanie tak jak poległych, którzy leżą w grobach. Ale go nie będzie przecież, to nie pamiętasz. Kogo? Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mroki przepaść. Twój gniew mnie przygniata. Piętrzyły się nade mną nie wróci, tylko jak teraz pojedzie z nim na lotnisko. Duchowi Świętemu. I jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Wołam do Ciebie, Panie. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. I tu jeszcze dzwoni. Moje oczy sławne w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? To kto to czy jest? Staną Ciebie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę?
a wierność Twoją w miejscu zagłady. Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na drogu śmierci. Dźwigałem swoją wadę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zesłup mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają za mną. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Daj mi jeszcze te rachunki, jeszcze zapiszę tylko ten twoje imię, nazwisko tej. Ten, to żeglarska, to już żebyś nie mówił tyle. Ale i tak tego nie zapłacę. No dobrze, zobaczymy. Powiesz, że to za ten laptop. Na pół roku, już nie będą, powiedzieć, na pół roku zaraz. Pan zsyła na ziemię swoje polecenie. Chyba nie jest Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś swojego anioła do setnika Korneliusza, no aby wskazał drogę zbawienia. Spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem. Bądź się pewnie. Dziękuję za połączenie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękuję wszystkim, którzy razem się modlili. On się wtedy odwiedził do pierwszy. No mam. 2900. A tutaj napiszę. Daj. Dobra. W tej samej sprawie, no on jest, bo nie umie mówić, no. Ale głosik ma zepsuty. Weź od niego tę słuchawkę, gadaj, no. 25 minut po godzinie 14 w Państwa domach gości Radio Maryja. No widzisz, no, trzeba było jeszcze innej. Radiowa lektura i 129 odcinek radiowej powieści Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. O 14.45 muzyka mistrzów, o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. Wszystkie mam zapełnione. To samo teraz. I tak bez końca. Z wariatami. Dobra, gdy nie odbieraj od niej. Nie odbieraj od niej w ogóle. Nie odbieraj, tylko mi to odebrać. No dobra. Po co ty głupoty gadasz, że ma po prostu ty głos? Powiedz, że ma. No widzisz, ale może byś się dogadał. I tak na razie czujemy. No widzisz, on ma rację, a nie ty. Przypomina. No to wariatami to, co to jeszcze nie jest to zastosowanie jakichś szczególnych środków prawnych przeciwko danej instytucji. No ale jak widać tego typu... Ktokolwiek, żeby tu odebrał, no. Nie wiem, czy już na początku, aby pewne ścieżki wytyczyć zanim... No gdzie tu szukać? Sytuacji. Musimy zbierać kolegów i koleżanki, aby protestować, pisać, już być pomocy, aby nam przywrócono. No to daj. To jest akurat trudne trochę, z tego względu, że... No i co? Nie wiemy często wcześniej, jakiego typu problemy wyjdą prawo. Ja wodę wiedzieć, co dzwoni. Ale co opisał? Ona napisała za zmęczonie. Rozumiem w ten sposób, że sama prywatny właściciel to trochę niebezpiecznie już na zaś i za dużo, bo może właśnie swoje poglądy kreować. To jeszcze nie warto, ale wyjdzie teraz. Nie możesz nacisnąć. Znowu mamy dość krótki okres czasu, możliwe właśnie jest też takich mediów społecznościowych z tak potężną mocą tworzenia wywieszczenia, prawda? Na Facebooku też się zbierały te grupy, które zapoczęły... No to jest ta sprawa. Trzeba było odebrać od razu. Na chuj ty czekasz. Nacisnąć. Ja kurwa! I daj mi. Nacisnąć i daj mi. Jak nie umiesz się dogadać. Daj komuś, kto się dogada. No. I
To jest bardzo czy to trzeba tłumaczyć? Dla całego świata, ale nie ona, dla i organizacji państwowych, czyli dla państw, tak naprawdę. Nie, jak dzwoni, to trzeba odebrać. Odebram, ale rozłączyła się. Nie wiem dlaczego. No bo za długo to trwało. Na mój rozłączyła się. Internet, wszystko pochłonie i nie ma granic i wszyscy będą podlegani pod tak naprawdę sekundę. Masz dziecko, to jest twój. Może tak, może nie. Dlatego, że powiedz, że za komputer jest raz na pół roku zapłacone. Już i on zapłaci. To dasz niektóre prognozy mówią, że internet się rozpadnie na różne. Nie wątpię, tylko rozpadnie. A po co mam ci dodać? No bo to twój też ja telefon nie jest tym. Będzie spowolniony. Jak zapłaci, to będzie dobrze. Być może będą zagregowane tak, pewnie, w dalszym ciągu wielkie spłacze. Poczekaj, spokojnie, jeszcze raz, ale na ten drugi. Jeżeli dojdzie do bardzo dużych zderzeń, pewniejszej był ten policji, polityki u Pawła. Z polityką państw, no to te zderzenia doprowadzą do konfliktu. A jeżeli nie, to nie doprowadzą do takich konfliktów. Ona po prostu widzi ten telefon jako opcję, jako inny, nie odzywa. A ten dzwoniła. Ja się połączyłem i się rozłączyła nagle. Sądzę, że tak dużych zderzeń nawet razie, powiedzieć zaraz i przekaż komuś, kto pogada. No. Ale się nie odezwie, ani nic. Częściej, ale z drugiej strony spoglądając na to, w jaki sposób potężni gracze no. No widział kogut i ten laptop i to raz na pół roku, bo to za materiał, bo to jest zapłacić. I jak to mogą się też zaopiekować w tych wielkich krajach, nie ma teraz tak, nie sprzedać i wiesz, za darmo, tutaj, za złotówkę. No, pewnego rodzaju kompromisu niż ktokolwiek pójdzie na silnikom. Zapołącz jeszcze raz, Paweł. On ma ci numer, tak, a nie połączysz się. Ty to mi zadzwoń. I daj ten numer, coś zapisz. O to chodziło. To był moim państwo, poszczególnie się. Ten pierwszy, tak? To był emocja. No powiedz tak, 880 jednak mówi ten drugi, no. Specjalni goście, eksperci, komentarze, analizy i opinie. Ten drugi, już 8 listopada od godziny 23 do 9 rano. Do usłyszenia w radiu i do zobaczenia na stronie www.polskieradio24.pl. Polskie Radio 24. Informacje dnia w skrócie. Nie możesz pozostać. Jest 14.30. Obrady komisji do spraw Amber Gold bez przesłuchania pierwszego świadka. Powiemy też o planach Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup dronów dla wojska, a także o danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczących bezrobocia w październiku. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. A teraz będzie. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Komisja Śledcza do spraw Amber Gold żąda od prokurator Barbary Kijanko, pierwszego świadka, którego miała dziś przesłuchać, usprawiedliwienia nieobecności pod rygorem kary finansowej. Wszystko, no, ale nie mówicie, proszę czekać, czy pozała się, to nie jest do sekretariatu komisji nie wpłynęło bowiem zwolnienie lekarskie prokurator, a jedynie faks informujący o jej niestawiennictwie, poinformowała przewodnicząca komisji. A komendę stawiać na policję, proszę czekać na połączenie. A ona tego nie mówi, proszę czekać na połączenie. Są znane pewne przepisy reakcji, możliwości. A ja dam o jak, ile powiedziemy, że tak się dzisiaj to odbyło. Podjęcie stosownej uchwały w sprawie świadka poprzedziła ostra dyskusja posłów, czy sytuacji można było uniknąć, wiedząc od pojedyncze, że prokurator jest na długotrwałym zwolnieniu. W rezultacie komisja zdecydowała o zasięgnięciu opinii w sprawie zdrowia świadka w Zakładzie Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. To jest badanie, które będzie miało... Jaki tam twój numer, ten telefonuje? Żeby pani prokurator umożliwia jej stanie przed komisją i złożenie tutaj w tym zakresie zeznań. Samej tej istoty, to nie należy niczym odmienić. Ustanowienie oczywiście biegle odpowiadają na pytanie, czy nie ma potrzeby schowania jej domu, bo to jest taka możliwość. Ale to z przepisów wynika, jakby to jest oczywiste. A jaki numer tam telefonuje? Ja pamiętam stan zdrowia. Chcę zapytać, czy skazany jest słuchanie świadka przy... No jak ty zmieniasz numery, jak on ci do ciebie dzwonił? On ciebie nie zmienia. Dzwonią na ten, który podał. 626, no właśnie. Ma być przesłuchana w związku ze sprawą Amber Gold. Prowadziła ona sprawę tej piramidy finansowej w pierwszej fazie postępowania po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2010-2012. Na jutro komisja zaplanowała kolejne przesłuchania. Tym razem Witolda Niesiołowskiego i Madame Majstrowicz. To osoby, które nadzorowały pracę prokurator Barbary Kijanko.
Kierownictwo resortu obrony jest zainteresowane kupnem małych dronów. Minister Antoni Macierewicz zapowiedział, że chodzi zarówno o bezzałogowe systemy z uzbrojenia, jak i te wykorzystywane do rozpoznania. No słuchaj, Domka, bo może gada. Jednostki operacyjne oraz stworzone Wojsko Obrony Terytorialnej. Co to za policja? Dajcie spokój w tej Warszawie. To co to za policja? Uwaga, uwaga. Próby z astroamunicją. To komunikaty, jakie wydaje Wrzasku. Niewielki bezzałogowiec przeznaczony do ochrony poligonów. To z kolei lekki dron uzbrojony w pociski do zwalczania celów naziemnych. Ale to nie wszystko, co zaprezentował dziś Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Na pokazie można było zobaczyć akcję bezzałogowca Łoś, Kasta i Darwin Klein. Wszystkie te bezzele, które tutaj opracowaliśmy, mogą uderzyć w jeden punkt. Zakładniczego metra, zaś koszty tego bezzela wyżyły. Gdzie ten list napisz? Czekamy na list. Mówi dyrektor Instytutu Podwodnicy Bezzałogowcy klasy mini interesują się pomoc. Antoni Macierewicz uważa, że to doskonała broń dla jednostek operacyjnych. Na razie problem nie jest rozwiązany. Tylko kwestia komunikacji, czyli najprostsze rzeczy nie są załatwione. Kwestia komunikacji. Bezrobocie w październiku wyniosło 8,2%. Poinformowało o tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To najmniej od 25 lat. Ekonomista firmy doradczej PWC Mateusz Walecki przypomniał, że sytuacja na rynku pracy ma być jeszcze lepsza niż podaje resort pracy. To jest no, dobra informacja. Natomiast jeszcze lepszą informacją jest to, że... No bo jak ty nie odezwałeś się, to na to nie do niego. Odezwałam się, ale rozłączyła się. I to jest normalne, nienormalne, bo nikt się nie odezwał. Jak ona dzwoniła, odebrałam, nikt nic nie robił, halo i się rozłączyła się. Mateusz Walecki zaznaczył, że problemem polskiej gospodarki jest niski poziom zatrudnienia. Najbliższych 100 procent zatrudnienia w Europie, czyli poniżej europejskiej średniej. To oznacza, że to prawda, w Polsce mało ludzi szuka pracy. Bezrobocie jest Dane za październik są o 1,5% lepsze niż przewodnie. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane duże z przelotnym deszczem oraz możliwymi przejaśnieniami temperatury od 3 do 6 stopni. A kolejne informacje dnia o godzinie 15. Zapraszam. Jest 14:30. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Jest taki jeden temat, który wszyscy dzisiaj podobają, o którym wszyscy mówią. Do wyboru stanowi, rozmawiać, ale w kontekście światowej gospodarki, w kontekście rynków finansowych, co by się nie wydarzyło, kto by nie wygrał, możemy powiedzieć, że będzie przełom, będzie duża zmiana. Nie sądzę, żeby była bardzo duża zmiana, aczkolwiek musimy zdawać sobie sprawę, że jednak jeżeli mówimy o rynkach finansowych, to mówimy o pewnej dozie niepewności, o pewnym ryzyku. Tak? I tutaj chyba najlepszym przykładem, którym się mogę posłużyć, to przykład rynku brytyjskiego i sytuacja z Brexitem, gdzie tak naprawdę wszystkie indeksy zwyżkowały przed Brexitem i nagle okazało się, że źle przewidywały rezultat i niestety ostatecznie okazało się, że rzeczywiście przez kilka tygodni z rzędu zaliczały spadki. Tak? Także tutaj, jeżeli chodzi o rynki finansowe, no oczywiście staramy się optymistycznie na to patrzeć, ale należy z punktu widzenia każdej osoby, która gdzieś tam musi podjąć decyzję inwestycyjną, należy pamiętać o tym, że jednak rynki finansowe, inwestycje na rynkach finansowych są związane z dozą niepewności. Od kiedy inwestorzy czekają w kontekście w Stanach Zjednoczonych i ile jeszcze będą musieli czekać, żeby mieć tę pewność większą niż niepewność, żeby inwestować? Ja myślę, że szczególnie to tak się nasiliło przez ostatnie tygodnie i myślę, że już od ostatnich paru tygodni wszyscy śledzimy to, co się dzieje na rynkach finansowych i na rynkach walutowych, szczególnie w kontekście naszych frankowiczów. No, ja myślę, że wszystko się okaże jutro po wyborach, jak rynki finansowe
zareagują. I oczywiście one zareagują albo dobrze, albo źle według naszych przewidzeń, w zależności od tego, kto te wybory wygra. Zanim przejdziemy do konkretów i do wróżenia z faktów, to jeszcze chciałem zapytać o ten Brexit, o którym pani wspomniała, bo w brytyjskim kontekście można było powiedzieć, że nikt się nie spodziewał, prawda? Jeśli chodzi o amerykański kontekst, no, szanse są wyrównane, więc wielkiego zaskoczenia nie będzie. To nie jest tak, że wszyscy, może że jedna strona zwycięży, a nagle wygrywa druga, bo od dłuższego czasu mamy już równomierny podział sił. Czy to również wpływa na tę niepewność, na kolejne posunięcia? Znaczy tak, patrząc na rynki finansowe, to jednoznacznie możemy powiedzieć, że rynki finansowe, jeżeli patrzymy na amerykański rynek, to rzeczywiście przewidują, że Hillary Clinton będzie tą zwycięską osobą w wyborach. Natomiast należy oczywiście zdawać sobie sprawę, tak jak pan doktor tutaj powiedział, że może dojść do takiej sytuacji, że Donald Trump wygra i rynki finansowe również to biorą pod uwagę i po części już na pewno zdyskontowały tą informację, że może dojść do takiej sytuacji, że Donald Trump wygra, aczkolwiek należy pamiętać, że nie jest ona jeszcze w pełni zdyskontowana, tak jak powiedziałam, jednak rynki przewidują i do tego historycznie patrząc nie myliły się, że Hillary Clinton będzie tą zwycięską osobą w wyborach. Przejdźmy tym trochę. Hillary Clinton wygrywa wybory w Stanach. Hillary Clinton wygrywa wybory w Stanach i co się dzieje? Ja myślę, że na początku, co się stanie z rynkami finansowymi, ja tutaj od razu zaznaczam, że oczywiście to jest to, co my prognozujemy i jest jakaś tam pewna doza niepewności, to ja myślę, że rynki mogą zareagować optymistycznie, czyli możemy zauważyć jakieś tam początkowe wzrosty indeksów, bo inwestorzy jednak gorzej, tak jak powiedziałam, oceniali Donalda Trumpa i optymistycznie będą patrzyli na gospodarkę amerykańską pod rządami Hillary Clinton. Natomiast myślę, że i to będzie taka pierwsza reakcja. Natomiast pójdzie na pewno po tej pierwszej reakcji w krótkim terminie będziemy również mogli zauważyć pewne spadki tych indeksów, a to będzie wynikało z tego, że jednak jak nie patrzycie, dwóch kandydatów są kandydatami, którzy gdzieś tam zaliczyli pewne wpadki, skandale się wiązały, były pewne dochodzenia prowadzone i rynek finansowy będzie weryfikował to, co zostało powiedziane przed kampanią, czy osoba, która to co obiecała, będzie w stanie wpełnić te obietnice, które dokonała przed wyborem. Natomiast pamiętać o tym, że i myślę, że możemy zauważać w tych pierwszych dniach pewne takie informacje negatywne, które ale jak jego nie ma i on nie przyjdzie, to co trzeba zabrać? Będą te informacje jeszcze rodem z kampanii. Zelecki molestuje go. Myślę, że będą wpływać na... Tam siedzi, mówi, że go nie ma. Myślę, że bardzo dużo skandali nie będzie, aczkolwiek już dochodzą takie pierwsze sygnały, że nie uzna prawomocności wyboru. Gdzieś tam są jakieś informacje ze Stanów Zjednoczonych, które dochodzą, że będzie próbował zakwestionować wyniki wyboru. Także to wszystko będzie wpływało na zachowanie rynków finansowych. Ja podejrzewam, że tutaj... Później do tego, że Hillary Clinton będzie musiała wdrożyć to deklaracje, które złożyła podczas kampanii. Ale tu myślę, że mogą się też pojawić pewne problemy, bo to się bywa. Podobnie
myślę, że dolar podniesie się do tych rynków, zobaczy na początku może zauważyć taki trochę optymistyczny zachowanie inwestorów. Później możemy zauważyć pewne napięcia w dolarze. Natomiast myślę, że w długim terminie będzie taką stabilną i nie będziemy obserwować jakichś tam bardzo dużych wahań na dolarze. A sklepy mają używane, bo one tam noszą. Tutaj, jeżeli chodzi o rynek szwajcarski, to może byłoby, gdyby jednak Donald Trump wygrał, bo tak jak powiedziałam, rynki gorzej oceniają kandydaturę Donalda Trumpa i myślę, że moglibyśmy obserwować sytuację taką, że inwestorzy zaczęliby uciekać z dolara. Dwie rzeczy masz załatwić. Uważaj, bo ci spadnie telefon. Jen japoński były uważane za takie stabilne. Norde, weź i ten rachunek, jemu wciśnij już, żebyś go odprowadzał. I powiedz, że jest dwa tygodnie łóżko, nie musi u Zelenskiego z karaluchami, one mają wąsy i straszą po nocy i są długie. Zaszczerwać wzrosty we franku szwajcarskim, ale ja myślę, że nie ma co się wchodzić w panikę, bo rząd, szczególnie bank centralny Szwajcarii, jest na to przygotowany, tak jak interweniował w Brexicie. Myślę, że w tym momencie też już oczekuje, żeby była taka konieczność. Zaleski jak się dowiezuje, że ten Stasiek z nim nie będzie chciał być, bo on z jakimiś chłopami, no to nie będzie mu płacił. No i tak proszę przestać. Historycznie od 1928 roku były takie badania robione. Generalnie gospodarka amerykańska dużo lepiej wyglądała pod rządami demokratów, jeżeli pod rządami republikanów. Jak się nie odezwie, to weź Norbertu przywieźć i powiedz tak, Stasiek, miesiąc mieszkamy tu na Saskiej. No, miesiąc na Saskiej, Zelenskim daj spokój. Republikanów, no to sytuacja była odwrotna. Czyli jakby tutaj stopa bezrobocia była manipuluje, no ci mówię, no. Stopa wzrostu gospodarczego była niższa. Ale się tylko pamiętam, że to jest oczywiście są dane historyczne i to jest duża próba. Na Saskiej Kwiatorba jest miesiąc mieszkamy, a Zelenskiego w dupie mamy. I tak zrób. No, co moglibyśmy również odczuwać pod rządami Hillary Clinton, gdzie ona cały czas głosi, że to co ona głównym celem to jest stabilne, uczciwe, długoterminowe gospodarcze stanie zjednoczone. Torba jest na Saskiej, mieszkamy teraz na Saskiej, a Zelenskiego mamy gdzie? Demokratów. No, oznaczali się po pobicie. On dobry człowiek. Ja go znam bardzo długo. Tylko ja nie wiem, że on się uda, sam interesuje. Ja po prostu nie wiem, bo to mnie to interesuje. Znowu będzie w czanocie. Ojej. No dobrze, to ciężki. Ale z telefonami nie trzymaj. Gdzie masz telefon? Oddzielnie, miękkim. A czemu tu i nie kupiłeś? Ten Stasiek, co byś nie kupiłeś tu i... Ale nie ci ten Stasiek kupię tu i rachunek i torba, trzy rzeczy. Wtedy on niech przyjdzie, a ja nogi kupię najwyżej. 16. Pamiętaj, ja dopiero 16. Jeżeli chodzi o Hillary Clinton, czekają z podwyżką stóp procentowych do zakończenia wyborów. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że przywołany Hillary Clinton dojdzie do podwyżki stóp procentowych. Natomiast już teraz międzynarodowy fundusz walutowy obawia się o kraje rozwijające się, kredyty dolara. I to automatycznie dla tych krajów Kolumbia, Peru, czy takie kraje tak zwane emerging. On jest głupi, potem mnie tęsknił za tobą, wcale nie zerwał. Już są głosy takie, że międzynarodowy fundusz on potem będzie tęsknił za tobą. Słuchaj się mnie i nie traktuj dosłownie tego tonu. O, to myślę, że mam sobie z Żeleskim, bo to bez żarabia i Żeleski tak samo. Nie przeżywaj, co on gada, nie traktuj. Okej, już żadna już nie nadaje. Będzie musiał interweniować. Wpływ wygrany Trumpa na walutę wygrany franki. Tutaj jak najbardziej myślę, że dojdzie do osłabienia dolara zarówno w długim okresie, jak w krótkim okresie. Proszę, nie krzycz na niego, on to potem dopiero zrozumie. A ty Paweł, to Trumpa to jest oczywiście obniżenie podatku. I ja myślę, że w krótkim okresie może być jakaś tam euforia w Stanach Zjednoczonych, no bo jednak podatki w Stanach Zjednoczonych
jak wierzyć statystykom, są najwyższe ze wszystkich krajów rozwiniętych. I tutaj myślę, że jeżeli uda się jemu tą obietnicę spełnić, albo przynajmniej przekonać opinię publiczną do tego, że spełni tą obietnicę, to rzeczywiście może być reakcja pozytywna na dolara. Czyli nie będziemy widzieli dużo ucieczki inwestorów z dolara. Natomiast w długim kontekście myślę, że jednak wzrost gospodarczy zahamuje w Stanach Zjednoczonych i będziemy widzieli osłabienie dolara, czyli inwestorzy zaczną uciekać z dolara prawdopodobnie do franka szwajcarskiego. I to się też powoli na bardzo ciekawe badania, które były wykonywane w Uniwersytecie Oksfordzkim przez Instytut Ekonomiczny i robili pewne prognozy dotyczące tego, jak się gospodarka amerykańska będzie rozwijać pod rządami zarówno Donalda Trumpa, jak i Hillary Clinton. I wyniki tych badań były bardzo interesujące, ponieważ pokazały, że gospodarka amerykańska pod rządami Donalda Trumpa zahamuje i wzrost gospodarczy jest przewidywany do 2019 roku na poziomie 0%. Natomiast prognozy wzrostu gospodarczego pod rządami Hillary Clinton są prognozowane na poziomie około 3%. Czyli jakby można oczekiwać, co się może dziać z walutą, prawda? Jeżeli tutaj mamy do czynienia ze spadkiem wzrostu gospodarczego, inwestorzy zaczną po prostu uciekać pod rządami Donalda Trumpa. No i tak jak powiedziałam, dolar się zacznie osłabiać, najprawdopodobniej frank szwajcarski zacznie się bardzo umocniać. Jeżeli chodzi o Hillary Clinton, tak jak powiedziałam, jej główne hasło wyborcze to jest właśnie ten stabilny, uczciwy, długoterminowy wzrost, więc te szacunki też trochę tak pokazują, że ten wzrost będzie utrzymany w Stanach Zjednoczonych. I ja myślę, tak jak powiedziałam, to, że nie będzie dużych wahań, jeżeli chodzi o walutę, ona będzie stabilna, nie będziemy pewnie w długim terminie widzieli jakichś dużych ani spadków, ani wzrostów. Myślę, że ona po prostu będzie utrzymywana dość stabilnie. A dla nas Polaków, która wygrana byłaby lepsza? Czy odczuwamy te zmiany bardzo, czy nie? Czy powinniśmy martwić się na wywoływanie na przykład amerykańskich ekonomistów, którzy przestrzegają tego Donald Trumpa, na nas również te kwestie, które macie w tym? Nie, myślę, że tutaj nie ma co wkładać w jakąś panikę. Adam, jak będzie dzwonił, to daj jemu, może nie gadał. A ty pamięć, czekaj, już mówi, tak. Niezależnie od tego, kto wygra. Czekaj na ruchanie, państwo życzę wam. Czyli sektor bankowy, dużym zwolennikiem wolności w sektorze bankowym, czyli rynek amerykański, no jednak rynek europejski. Unia Europejska ma tendencję do tego, żeby jednak wprowadzać regulacje i ten rynek się nie nadzorować. I siłą rzeczy jesteśmy jednak na terenie europejskim, więc sektor bankowy u nas będzie mniej konkurencyjny w porównaniu do sektora amerykańskiego. To będzie powodowało rzeczywiście, że my jako inwestorzy, którzy na przykład inwestują w sektor bankowy, możemy odczuć poniekąd tą zmianę. Natomiast jeżeli chodzi generalnie o rynek finansowy, jakieś tam bardzo dużych zmian nie odczujemy. Natomiast jeżeli chodzi o walutę, to na pewno, bo jednak 550 tysięcy osób w Polsce ma kredyty we frankach. No jeżeli ten frank pójdzie do góry, a takie są prognozy, tak jak powiedziałam, pod rządami Donalda Trumpa, jednak inwestorzy zaczną uciekać w bardziej taką stabilną walutę, to na pewno będziemy widzieli w krótkim terminie duże wzrosty na franku, ale tak jak powiedziałam, jestem przekonana, że bank centralny w Szwajcarii jest przygotowany na to i myślę, że prędzej czy później po prostu zainterweniuje i w długim terminie myślę, że ten frank będzie dalej się utrzymywał na tym poziomie, na którym się teraz utrzymuje. Czyli jakaś bardziej dynamiczna zmiana na początku, owszem, może być, ale to nie będzie powód, nie powinien być powód do niepokojów, jeśli chodzi o tych z nas, którzy mają na przykład kredyty. No, w długim terminie nie, natomiast no, należy pamiętać, że ostatnie wzrosty na franku powodowały wzrost raty kredytowej średnio o 200-300 zł. No, jeżeli byśmy się spodziewali jeszcze większych wahnięć na tym franku, no to nawet w krótkim terminie gdzieś tam może zachwiać to płynnością niektórych gospodarstw domowych. Ten krótki termin to jaki to termin? Kiedy możemy tak powiedzieć? Czy ten strach już nam zagląda do domów i do naszych kont kredytowych? Proszę Państwa, no kont kredytowych to trzeba pilnować. Najlepiej to nie mieć żadnych pieniążków w banku, bo banki są żydowskie, mówią tak, banki są prywatne i oni z Was ściągają,
różne są skandale, ja słyszałam różne rzeczy, ja założyłam sobie konto pocztowe i nie wiem, czy ja się z tego nie, to znaczy, no nie mam tam nic do tego, ale nie mam aż takiej potrzeby, żeby ktoś 5 zł miesięcznie mi tu ściągał. Nie mam aż takiej potrzeby. Także wiecie Państwo, jest dużo manipulacji, jest dużo oszustwa, ludzie chcą żyć spokojnie, bo to człowiek żyje w takiej niepewności, że ma jakieś pieniążki ulokowane i to mówią, że a to, że z PESEL-u jego ktoś może skorzystać, ktoś może go nabrać, ktoś może oszukać, to ludzie się denerwują, się trzęsą. Zbyt dużych emocji, czy rzeczywiście tak jest? To jest człowiek nieobliczalny, który się nie zna na ekonomii, nie słucha doradców. Człowiek się nie musi znać na ekonomii, człowiek się nie musi znać na wszystkim, bo by musiał mieć oczy rozbiegane, proszę Państwa. Jak się okazało, nikomu nie wolno ufać. Co tam, proszę Państwa, na wózku inwalidzkim kobieta, czy ktoś z ludzi niepełnosprawnych, na czym on się musiał znać, jeżeli sąd wydaje wyrok eksmisji, że trzeba opuścić ten lokal, tę kamienicę, którą zabierają i potem Hanka daje koleżankom, kolegom swoim. A to kolegom, koleżankom z zachęty, a to kolegom, koleżankom z TSW, albo z Sejmu, albo nie wiadomo skąd jeszcze. Ja mówię tak tylko przykładowo, że w tych galeriach zachęta, czy w CSW to się już skończyło, bo ta pani Ludwisiak bardzo dobrze zrobiła, że nie robi, że koleżankom, znajomym po znajomości jakieś karteczki, chociaż tam widać jakieś kliki są, i to nie jest dobre. No, także buziaczki i proszę jeść kaczki, proszę się nie poddawać. Proszę pilnować swoich pieniążków, swojego konta, ale tam, gdzie masz zapłacić. Natomiast tutaj konto w banku.